Dziennik terminacji SCP-682 przy wykorzystaniu podmiotu SCP-914. Wszystkie informacje o SCP-914 możecie usłyszeć w filmie, który pojawi wam się po kliknięciu na literkę I w prawym górnym rogu ekranu lub na ekranach końcowych pod koniec filmu. Zapis wstępnego testu na próbce. Zapis testu terminacji. Ustawień precyzyjny i bardzo precyzyjny nie może być nigdy wykorzystywane przez personel mający kontakt z SCP-682. Dodatkowo, wszelkie obiekty, które weszły w kontakt z SCP-682, nie mogą pod żadnym pozorem być przetwarzane przez SCP-914. Wszelkie próby złamania tego rozkazu będą... Notatka. SCP-682 jest za duże, żeby zmieścić się w komorach SCP-914 w większości postaci. Dodatkowo, próbki w tkankach wykazały, że SCP-682 wywiera nieprzewidywalne działanie na SCP-914. Ostatecznie, SCP-914 jest zbyt cennym narzędziem badawczym, do tego zbyt delikatnym, by prowadzić takie testy. Zostało praktycznie uszkodzone po incydencie CN-682-119857 i będą powtarzane. Rezultaty powinny być odzyskane. Notatka. Czy to naprawdę kogoś zdziwiło, biorąc pod uwagę to, co 914 robi z naturalną materią organiczną? Dr. G.